Ja sobie co roku życzę, żeby nie było potrzeby robienia więcej takich imprez i żeby świadomość społeczeństwa i ilość przeszczepów, szczególnie przeszczepów rodzinnych, które są mi szczególnie bliskie serca, była taka, żeby nie było potrzeby poruszenia tego tematu. Wbrew pozorom mało osób wie o przeszczepach, o takich właśnie wydarzeniach. Im więcej osób będzie wiedzieć, tym wiadomo, będzie lepiej dla osób, które potrzebują przeszczepu i ogólnie, które się tym zajmują. Niestety w ostatnich 2 latach przeszczepiliśmy o 100 mniej narządów niż w latach poprzednich. No, jest pewien regres. Oznacza to, że imprezy takie jak ta są potrzebne. Oczywiście to nie wystarczy i musi to być poparte przede wszystkim działaniami ministerstwa, takimi edukacyjno-promocyjnymi. Jeżeli będzie większa świadomość społeczeństwa i uczestnictwo mediów w tej imprezie, tym więcej będzie można uratować istnień ludzkich. Uświadomienie ludziom, jak ważna jest transplantacja, transplantologia, to jest naprawdę coś wspaniałego i cieszę się, że coraz więcej osób deklaruje się, że rzeczywiście przekazuje te organy i pomaga innym. Sama w planach mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś komuś w życiu pomogę. Im więcej ludzi będzie o tym wiedziało, że jest taka możliwość i że nie ma się czego bać, to jest kwestia wyboru, twojego dorosłego, dojrzałego wyboru, tym lepiej. Chcemy ludziom pokazać, jak ważna jest transplantologia, co oznacza i że po prostu ratujemy ludzkie życie, najzwyczajniej w świecie. Banalne, a tak istotne. Jak tylko dowiedziałam się, że jest coś takiego właśnie jak bieg pod nowe życie, no to stwierdziłam, że jest to przepiękna akcja, szlachetna i że jeśli tylko mam wolny czas, co było trudne, oczywiście musiałam wszystko sobie próby poprzestawiać, to stwierdziłam, że strasznie chcę tu być. Im więcej razy tutaj przyjeżdżam, to ta nasza rodzina się powiększa. Ja się śmieję, że rodzina, dlatego że właściwie wszyscy się z roku na rok coraz bardziej poznajemy. Gdzieś zobaczyłem, że jest jabłko czerwone i zielone. Pomyślałem sobie, że jeżeli rzeczywiście te zielone jabłko oddamy połowę czerwonemu, to jest jakaś transplantacja. Natomiast dla mnie największą frajdą jest odkrycie, że ja całe życie robię transplantację artystyczną, ponieważ cały czas się z kimś dzielę moją twórczością. Andrzej to świetnie wytłumaczył, że my szukamy, zawsze mówimy drugiej połówki, a tutaj też szukamy kogoś, kto ma dobre serce. Czasami to jest w znaczeniu dosyć dosłownym, a czasami to jest przenośnia. 13 lat temu urodził się mój syn po super ciąży, po 10 punktach po narodzeniu, a nagle się okazało, że wystąpiło coś takiego jak atrezja dróg żółciowych, czyli problemy z wątrobą. Jakby dzisiaj trochę z uśmiechem o tym mówię, no ale wtedy niestety się okazało, że będzie niezbędny przeszczep wątroby, czy że musi dostać nowy organ, żeby żyć. W 7 miesiącu życia dostał ten organ, dostał mój organ, czyli 2 płaty mojej wątroby, dzięki której dzisiaj ma 13 lat. Jest zły, niedobry, niegrzeczny, nie chce się uczyć, czyli jest super, wszystko tak jak powinno być. Warto pomagać i spotykamy się po to, aby ratować czyjeś życie. I ja myślę, że jako sportowcy, jako osoby związane z ciągłą walką, utożsamiamy się z ludźmi po przeszczepach. Dzięki naszym oświadczeniom woli możemy pomóc wielu potrzebującym i uratować czyjeś życie. Poza tym też tak prywatnie, dlatego że mój tata jest po przeszczepie. Co prawda po przeszczepie krwi, ponieważ chorował na białeczkę. Pokazujemy razem z ludźmi, którzy są po przeszczepach, że po przeszczepach można żyć. Można żyć bardzo aktywnie, można żyć bardzo szczęśliwie i absolutnie nie należy się tego bać. To są zupełnie inni ludzie, cieszą się małymi rzeczami i cieszą się przede wszystkim życiem. Naprawdę. Są ludzie, którzy wstają każdego dnia i dziękują, że żyją, że funkcjonują. Pokazujemy, że ratowanie życia to nie tylko taka doraźna pomoc, ale też taka pomoc na zawsze, czyli wypełniając oświadczenie możemy po naszej śmierci pomóc być może komuś w przeżyciu kilku szczęśliwych lat. Warto podpisywać oświadczenie woli, bo za tym jest to wspaniała zabawa i wspaniała jest okazja do integracji wśród osób, które są po przeszczepach. Obserwowanie tego, jak oni sobie świetnie radzą w sporcie, to jest dla mnie bardzo duża przyjemność. Ludzie po przeszczepach to są ludzie, którzy dużo przeszli, mieli swój zakręt życiowy zdrowotny, ale to jest też dowód na to, że po przeszczepie można być osobą sprawną. 3. gala polskiej transplantologii Drugie Życie. 10. bieg po nowe życie.
witajcie kochani, jesteśmy jedną wielką rodziną Biegu po Nowe Życie. Witając, chciałbym podziękować, że jesteście, że tak naprawdę od 4 marca 2011 roku, słuchajcie, kiedy zaczęliśmy historię Biegu po Nowe Życie, tutaj właśnie w hotelu Gołębiewski, na sali na pierwszym piętrze, zachęcam was, żebyście jutro, jak będziecie schodzić na śniadanie, to przed salą, restauracją Czerwona jest taka mała salka. Tam zaczynaliśmy historię Biegu po Nowe Życie. Mam wrażenie, że ta salka jest tak naprawdę niewiele większa niż dzisiejsza nasza scena. Także wtedy nasza drużyna Biegu po Nowe Życie liczyła 40 kilka osób. Dzisiaj przyjechało do Wisły nas prawie 300. Żeby zdać sobie sprawę, czy nasze działania skutkują, czy nie, chciałem Państwu przedstawić kilka slajdów, które obrazują, na jakim etapie w tej chwili jesteśmy. Żeby mieć pojęcie, ile osób czeka w Polsce co roku na przeszczep różnych narządów. I po tym, jak będę Państwu pokazywał, ile przeszczepiamy, to żebyście mieli w pamięci te cyferki. Jak widać, najwięcej osób czeka na nerkę, na wątrobę trochę mniej, na serce czeka całkiem duża liczba, na trzustkę, płuco, tak jak widać, razem mniej więcej 1600 osób co roku czeka na przeszczepienie. Czas na pierwszą kategorię. Sport po transplantacji. Nagrodę w kategorii sport po transplantacji otrzymuje pan Andrzej Lewandowski. My sportowcy po transplantacji jesteśmy zarażeni wirusem. Wirusem sportu, wirusem takiej pozytywnej energii, którą dzielimy się. Ja, jak zostało to powiedziane, jestem po przeszczepie nerki 16 lat i mam to wielkie szczęście, że tą nerkę dostałem od żywego dawcy. Jest to mój ojciec. Wspieram polską transplantację. W tej kategorii wyróżniamy osoby, tak jak często powtarzam, które żyją polską transplantacją i zarażają innych nie tylko podczas tego wyjątkowego weekendu, ale także przez wszystkie inne dni każdego roku. Tak się składa, że urodziłem się w Wągrowcu i laureat tej nagrody również urodził się w Wągrowcu i organizatorzy nie mogli o tym wiedzieć. Pan Artur Siódmiak, proszę Państwa. To jest wyróżnienie, które dodaje mi siły i myślę, że jest fajne dla każdego człowieka. Ale to wyróżnienie to jest, powinno być kierowane również do was, do tych, którzy przyjechali tutaj pierwszy raz, do tych, którzy są już tutaj wiele lat i wspomagają tą piękną akcję, ale przede wszystkim do ludzi, którzy zainicjowali ten piękny projekt. Przechodzimy zatem do kolejnej kategorii, to już kategoria trzecia. Partner biegu po nowe życie. Bez partnerów, bez osób, które wspierają całą tą inicjatywę, ciężko by było zorganizować tak dużą imprezę, tym więc bardziej jest mi przyjemnie zaprosić na scenę partnera biegu po nowe życie, czyli firmę Gedeon Richter. Gedeon Richter z nagrodą Partner biegu po nowe życie, a nagrodę odbierze pan Tomasz Niemiec. Bardzo cieszę się w swoim imieniu Gedeon Richter, że możemy uczestniczyć w tak szlachetnej przedsięwzięciu. Dziękuję Państwu bardzo. Czas zatem na czwartą kategorię. Media biegu po nowe życie. Nagrodę w kategorii media biegu po nowe życie otrzymuje Polsat News.
Jeżeli my, media, w jakikolwiek sposób możemy przysłużyć się temu, żeby te oczka statystyk czy te słupki troszeczkę chociaż poszły w górę, to dla nas to jest ogromna satysfakcja. Drodzy Państwo, pozostała już tylko jedna nasza kategoria. Osobowość polskiej transplantologii. Nagrodę w kategorii Osobowość polskiej transplantologii otrzymuje profesor Marian Zembala. Wielkie brawa, profesor Marian Zembala, wybitny polski. Jestem dumny, że reprezentuję ośrodek Śląskie Centrum Chorób Serca i inicjatywę, którą zapoczątkował przed 30 laty profesor Liga, nasz mentor. Mam nadzieję, że patrzy na nas, jest zadowolony z tego, jak pracujemy. Kłaniam się Państwu, dziękuję. Profesor Marian Zembala, dziękujemy za to, że jest Pan tutaj z nami. Dziękujemy za to, co robi Pan na co dzień, Panie Profesorze. Powiem szczerze, że jestem szczęśliwy, dumny i chciałem Państwu wszystkim bardzo serdecznie podziękować. I Wam tutaj obecnym, i tym wszystkim, którzy się przez te 10 edycji przewinęli. I chciałbym też życzyć jutro rywalizacji w atmosferze fair play i z uśmiechem, bo ja zawsze podkreślam, że Bieg po nowe życie to nie jest historia o chorobie, to jest historia o powrocie do zdrowia, więc jest się z czego cieszyć. Jeżeli rzeczywiście ideą człowieczeństwa jest darowane życie, no to jest coś to najpiękniejszego, najbardziej szlachetnego. Jako jeden z transplantologów, dla których to działanie jest sensem życia, mogę tylko kłaniać się najpiękniej, dziękować i prosić, abyśmy nigdy nie ustawali. Nigdy nie ustawali, bo walczymy o każde uratowane życie. I innego sposobu uratowania życia, dania życia nie ma. W związku z tym nie wolno się nawet wahać, żeby ratować życie.